W poranku z TVP 3 Rzeszów czas na gościa, a z nami jest pani Alicja Kochanowicz-Grabuś z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Proszę państwa, 15 marca odbędzie się drugi etap olimpiady Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych. Dzień dobry. A dzień dobry panie, dzień dobry państwu. I w związku z tym moje pytanie, jak wypadliśmy w tym pierwszym etapie, jeżeli chodzi o nasz region tej olimpiady? Co to jest za olimpiada i do kogo kierowana? Wypadliśmy fantastycznie, bo inaczej być nie może. Jako ciekawostkę powiem, że to już piąta edycja olimpiady ZUS pod hasłem Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych. A naprawdę warto. I po raz kolejny szkoły całego Podkarpacia pokazały, że tak. Jak to wygląda? Może powiem pokrótce, zanim przejdziemy do olimpiady, o projekcie edukacyjnym, bo żeby szkoły średnie, konkretnie szkoły średnie, mogły przystąpić do olimpiady, to muszą zrealizować 4 podstawowe lekcje. I one są dopiero wtedy przepustką do 3-etapowej olimpiady. Olimpiady, która już etap szkolny za nami, a odbyła się właśnie w etapie szkolnym, a przed nami etap wojewódzki, o którym chciałam powiedzieć. Ale króciutko jeszcze o etapie szkolnym, bo tu fantastyczna wiadomość. Po raz kolejny z oddziału rzeszowskiego do olimpiady na etapie szkolnym zgłosiła się największa ilość szkół w całej Polsce. 49 szkół, imponujący wynik. Zresztą trzeci rok z kolei możemy się poszczycić tym, że u nas na Podkarpaciu najwięcej szkół w całej Polsce chce startować. Czyli zainteresowanie jest ogromne i bardzo dobrze rozumiem, bo im wcześniej wiem wszystko na temat ubezpieczeń społecznych, tym lepiej. Wspomniała pani właśnie o tym projekcie edukacyjnym Lekcje z ZUS. Do kogo on jest skierowany i jak wygląda ten projekt? Projekt, już powiedziałam, jest skierowany do uczniów szkół średnich i tutaj przytoczę szeroki wachlarz tych szkół, bo to są nie tylko licea, to są nie tylko szkoły ekonomiczne, ale i szkoły budowlane, policyjne, szkoły spożywcze, nawet szkoły plastyczne. Także szerokie spektrum. Uczniowie, jak widać, wszystkich szkół chcą więcej wiedzieć o ubezpieczeniach, co jest bardzo budujące. I jak wyglądają takie lekcje właśnie? Powiedziała pani, że 4. Należałoby zadać pytanie, na czym polega pewnie wyjątkowość, bo one są wyjątkowe. A dlaczego? Przed nami tutaj są materiały dydaktyczne, w fantastyczny sposób opracowane przez metodykę nauczania. Jest to zeszyt dla nauczyciela oraz zeszyt dla ucznia. Te dwa podręczniki wzajemnie się uzupełniają. Zawierają one mapy myśli, szereg różnych ćwiczeń, łącznie ze scenariuszem gotowym. Przykłady podać, żeby tak przybliżyć naszym widzom, co znajduje się właśnie w takim podręczniku. Tak, dokładnie. To są dokładnie 4 lekcje. Pierwsza, świadomy zawsze ubezpieczony, czyli taka podstawa dotycząca ubezpieczeń. Druga, płacisz i masz, czyli co ci się należy, gdy płacisz składki. Temat zawsze bardzo ważny, bardzo na czasie. No pieniądze zawsze interesują. Trzeci, emerytura, twoja przyszłość w twoich rękach. Wiadomo, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych najczęściej kojarzy się właśnie z tą przysłowiową emeryturą. To niską, przepraszam, no ale tak się kojarzy. No i tutaj dlatego warto edukować i wiedzieć, dlaczego ta emerytura jest niska albo dlaczego jest na przykład średnia, tak? I czym to jest spowodowane? Tutaj uwaga, tak na marginesie, bo umknie. Zawsze przytaczam młodzieży, właśnie budując świadomość ubezpieczeniową, taki temat. Często ludzie, szczególnie płatnicy składek, skoro pani wspomniała o niskiej emeryturze, mają pretensje takie, że płacili całe życie składki do ZUS-u, a ta emerytura mimo tego jest niska. I to szczególnie osoby, które prowadzą działalność gospodarczą. I w tym momencie ja, gdybym nie była pracownikiem, gdybym nie edukowała o ubezpieczeniach, pewnie bym nie wiedziała, co powiedzieć i powiedziałabym, no rzeczywiście niska, co z tym zrobić. Ale zawsze odpowiadam, bo wiem, pytanie mojego taty, daleko nie sięgać. Córka, dlaczego tak niska emerytura, a całe życie miał działalność gospodarczą? W domu słyszy te pytanie, nie tylko w pracy. Nie tylko młodzież słyszy, bo dają mi takie sygnały, ale ja również, więc ja w tym momencie odpowiadam. Miałeś całe życie działalność gospodarczą, od jakiej składki płaciłeś? Więc odpowiedź od najniższej. No i tutaj mamy odpowiedź, bo gdyby ta składka była wyższa niż minimalna, osoba prowadząca działalność deklarowałaby wyższą składkę, emerytura byłaby wyższa i nikt nie mówiłby, że są niskie. Ale wracamy między do tematu. Innymi o tym dowiaduje się młodzież. Czy młodzież jest zainteresowana tym rozdziałem? Bo to pewnie emerytura w ich mniemaniu jest bardzo odległą przyszłością. Emerytura to temat kosmos. Nie bardzo. Bardziej zainteresowana jest kolejnym tematem e-ZUS, czyli firma pod ręką. Dzisiaj wiadomo, wszystko jest e, wszystkie urzędy, nie tylko są ZUS, są e i wszystkie
sprawy można załatwić elektronicznie. Także na czym polega wyjątkowość? To są te dwa materiały. One są również dostępne online. Nauczyciele mają 4 gotowe tematy w internecie, w wersji polskiej, w wersji anglojęzycznej. Ta lekcja może być również urozmaicona filmem. Każdy zeszyt zawiera film Twoje życie, Twój wybór. Fantastyczny film, który pokazujemy młodzieży, a nie tylko w szkołach średnich, ale również na uczelniach wyższych podczas zajęć, podczas prelekcji, warsztatów, bo świetnie obrazuje, co się dzieje w sytuacji, kiedy tych ubezpieczeń nie płacimy. Bardzo jest przemawiający. Nauczyciele mają również materiały dodatkowe, materiały wideo, które są zawarte w naszej zakładce. Również odsyłam na naszą stronę zus.pl/edukacja. Tam wszystkie materiały do ściągnięcia, film do pobrania, materiał wideo, szereg materiałów uzupełniających, z których oczywiście nauczyciele mogą korzystać. Pani mówi właśnie o nauczycielach, o młodzieży. A czy zdarza się tak, że na przykład rodzice pytają swoich dzieci, proszą o pomoc, na przykład związaną z jakimiś takimi sytuacjami związanymi z ZUS-em? Czy to jest tak, że tu dzieci stają się takimi pomocnikami rodziców? Tak, takie sygnały nas dochodzą. Jest tak bardzo często. Nie tylko rodziców uświadamiają, ale też swoich dziadków, a nawet i rodzeństwo podpowiadają, choćby w temacie, jak założyć firmę. Babci doradzają, jak przeliczyć emeryturę, podpowiadają, że może w ogóle to uczynić. Także całe rodziny są zadziwione, wiedzą, jaką dają oczywiście lekcję z ZUS. Czy to dalej jest tak, że część nas, no nie wiem, nie orientuje się dobrze w tych przepisach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, tak gubimy się w tym, albo no nie wiem, wyobrażamy sobie, że są tak trudne, że nie będziemy się w nie wczytywać? Jak to wygląda? Znaczy, nie ukrywajmy, generalnie temat ubezpieczeń społecznych to jest bardzo trudny temat i ja zawsze z taką lekką dozą obawy idę do szkół, bo zdarza mi się, wprawdzie lekcje ZUS prowadzą nauczyciele w szkołach średnich, ale ja bardzo często jestem gościem i edukuję w zakresie ubezpieczeń, tak w zakresie uzupełnienia lekcji ZUS. I mam obawy, bo ta wiedza jest trudna i wszelkie sondaże pokazują, że ta świadomość jest przez cały czas mała i po to właśnie został stworzony projekt edukacyjny i te lekcje ZUS w szkołach średnich. Mało tego, okazuje się, że tylko co 10 Polak ma wystarczającą wiedzę na temat ubezpieczeń społecznych. Jest to bardzo mało. Jest to kropla w morzu potrzeb. A wiadomo, że jakikolwiek temat, jeśli stykamy się z nim już od najmłodszych lat, to potem staje się on bliższy. Bo brak wiedzy w tym wypadku to też jest szkodą dla nas samych, tak rozumiem. Dokładnie tak jest. Ta młodzież, która jest uczestnikami tych lekcji ZUS, potem w momencie, kiedy idzie na studia, kiedy rozpoczyna pierwszą pracę, ten temat jest im o wiele, wiele bliższy. Wchodzi bardziej odważnie na rynek pracy, rynek... No tak jak pani mówi, no też są w stanie założyć firmę, wiedzą jak założyć firmę, wiedzą z jakich też zniżek, dogodności ulg korzystać. Dokładnie. No warto, aby młodzież wiedziała, jakie są podstawy całego systemu ubezpieczeń społecznych. Warto, aby wiedziała, jakie ZUS wypłaca świadczenia. Warto, aby wiedziała, z czego korzystać, jak korzystać i co zrobić, żeby z tego korzystać. Mówimy o młodzieży szkół średnich, ale państwo macie projekt kierowany do też szkół podstawowych i to jest tak, projekt wygasający gimnazjum i szkół podstawowych. Projekt ZUS, tak, też świetna sprawa. Nie za wcześnie? I to pytanie też gdzieś tam towarzyszyło, ale okazuje się, że nie, bo od 2 lat realizujemy projekt ZUS, w tym momencie już w wygasających gimnazjach, w szkołach podstawowych, ale nie za wcześnie, bo tutaj z kolei jest ten zeszyt, projekt ZUS, również urozmaicony filmem Twoje życie, Twój wybór. Również nauczyciele mają w wersji online tą lekcję, mogą przeprowadzić. I tutaj, gdyby pani tak się nad nim pochyliła, to proszę mi wierzyć, nie ucząc wiedzy o społeczeństwie, potrafiłaby pani tą lekcję zrealizować, przeprowadzić, bo jest to też gotowy produkt, właściwie podany. Bardzo fajnie, z mapami myśli, z podpowiedziami, ze scenariuszem lekcji. I tutaj uczniowie po wysłuchaniu tej lekcji realizują, sama nazwa,
projekt. Wykonują plakat, film albo komiks i odpowiadają na pytanie, dlaczego ubezpieczenia są ważne, po co one są. I z perspektywy 2 lat mogę powiedzieć, że prace, które do mnie spływają, bo jestem komitetem wojewódzkim, naprawdę są fantastyczne. Pokazują, jak młodzież jest kreatywna, pomysłowa. Jest mi ciężko dokonać jakiegokolwiek wyboru w momencie, kiedy muszę wybrać te najpiękniejsze prace i podesłać je dalej, a tutaj nagrodą w projekcie ZUS najpiękniejsze są umieszczane na stronie głównej ZUS-u. Także można je oglądać, Państwo udowadniacie dzięki takim lekcjom z ZUS i projektom z ZUS, że urząd wcale nie musi być taki skomplikowany, ta cała papierologia nie musi być taka skomplikowana. Mało tego, my bardzo często zapraszamy szkoły do nas do ZUS-u, oprowadzamy na tyle, ile możemy, tłumaczymy pewne rzeczy, także potem ci ludzie, naprawdę łatwiej im przyjść do urzędu, nawet o cokolwiek zapytać. Tu powiedziałam o nagrodach, nie powiedzieliśmy jeszcze o nagrodach, jeśli chodzi o olimpiadę i tutaj warto, naprawdę warto powiedzieć. Przypomnę kolejny etap w marcu. W marcu mówimy o etapie wojewódzkim. Tutaj może nie powiem, jakie nagrody, bo nie będzie to już, nie będą uczniowie czekali na te nagrody, jeśli uchylimy robka tajemnicy, ale powiem o nagrodach na etapie centralnym, bo na etapie wojewódzkim będziemy wyłaniali z Podkarpacia jeden zespół, z 21 zespołów, które zakwalifikowaliśmy do etapu wojewódzkiego. Uwaga, z 64 szkół z całego Podkarpacia, i tutaj były szkoły z oddziału Jasielskiego i z oddziału Rzeszowskiego, bo 2 te oddziały działają na województwo podkarpackie. Także jeden zespół wyłonimy, który pojedzie reprezentować Podkarpacie do Warszawy na etap centralny 26 kwietnia. I tam, uwaga, indeksy uczelni szkół wyższych. ZUS ma podpisane umowy od 2016 roku, właściwie podpisuje umowy z uczelniami wyższymi. Podpisanych jest ich około 85. I te uczelnie oferują właśnie laureatom, uczestnikom etapu centralnego olimpiady ZUS indeksy. I tak każdy uczestnik, który będzie 26 kwietnia uczestniczył w olimpiadzie, wyjedzie z co najmniej z jednym indeksem, a pierwsze 3 zespoły otrzymają po 3 indeksy. Jest to szereg uczelni, ja wymienię tylko kilka, między innymi Katolicki Uniwersytet Lubelski, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, szereg uczelni. To my trzymamy mocno kciuki, szczególnie za tych uczniów z Podkarpacia. Bardzo serdecznie dziękuję za tą rozmowę. Moim Państwa gościem była pani Alicja Kochanowicz-Grabuś z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Dziękuję również. Proszę Państwa,